Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Reczek, bo któż by inny by siedział i grałby w Rise of the Tomb Raider? No ja! Więc witam was w tej grze, słuchajcie. Zastanawiam się, czy iść dalej, czy się cofamy. I wiecie co, w końcu doszedłem do wniosku, że cofniemy się po znajdźki, które są jeszcze tutaj. Tu mamy dostępne misje, jeszcze monolit, którego nie możemy wyczytać, a szkoda, bo brakuje nam chyba jeszcze trochę tam umiejętności. Pierwsze co chciałam zobaczyć, te dostępne misje. Zawsze tutaj szliśmy, teraz chcę przejść sobie tutaj i zobaczyć co tam jest. Cały czas myślę nad tą babą Jagą, czy robimy ją teraz, ale może jak już ją mamy tutaj w planach, to może byśmy ją wzięli od razu, a potem byśmy poszli w główną kampanię. No nie wiem. Teoretycznie jednej strony śpieszy się nam słońcem, z drugiej strony lubię się delektować grą i bardzo przyjemnie sprawia mi przyjemność grania po prostu tą grę, bo ja grając tą grę się humorek poprawia, nie jest od razu lepiej, więc będę grał długo i stwierdziłem, nie wiem, chyba wam to nawet mówiłem ostatnio. Zdychaj. Okej. To mam przeczytane? Tak. Okej. Tam i tam, najpierw będziemy sobie tędy. Coś, a to nam się przyda, bo ostatnio... A nie, nie przyda się jednak? Dobra, ale z drugiej strony... Tu jest jeden grobowiec, a drugi? No właśnie, bo nie wiem czy wy pamiętacie, ale mi zostało nam jeszcze dwa grobowce do ukończenia. Jeden gdzieś... Co mi to da? Nie, tu mi nic to nie dało, dobra. Bo zdaje mi się, że jeszcze ten grobowiec gdzieś będzie... A poniżej nas. Chodź tu, Laro, bo tam u góry jest możliwość zjechania. To się zawsze może przydać, gdybyśmy chcieli wejść tutaj, czyli na przykład tu. O, pięknie. On jest poniżej? Jak on nie może być poniżej nas? To ciekawe. Czy że on jest gdzieś tutaj? Koło tego monolitu? No właśnie ciekawie mi, gdzie jest... Oj, Lara. Gdzie jest ten gostek? Co niby on ma gdzieś tu być? Tego monolitu jeszcze nie przeczytamy. Może on tu jest? No właśnie, w pobliżu jest sojusznik. Tak, sobie też myślałam, że tu ktoś jest. A, wróciłaś. Przydałaby się nam twoja pomoc. Słucham. Miło cię widzieć. Sowieci porzucili to miejsce w pośpiechu, zostawiając swoje rzeczy po całej dolinie. Użyj ich dobrze. Podczas deszczu jeleni zbierają się razem pod drzewami. To dobry czas na polowanie, jeśli nie boisz się przemoknąć. Ja... Do polowania możesz wykorzystać ambony. Jakie ambony? Są rozsiane po całej dolinie. Chcę pomóc. Co mogę zrobić? W pierwszej kolejności musimy dowiedzieć się wszystkiego na temat najeźdźców. Potrzebujemy informacji, które możesz zdobyć w starym więzieniu. Nie będę kłamał. Będzie niebezpiecznie. Ale te informacje są warte ryzyka. Pomożesz nam? No przecież wam pomogę. Jestem Larą. Pójdę tam, gdy tylko będę mogła. Będę tu czekał. Jeszcze jedno. Dziękuję. Se dziękuj komu chcesz. A my tu chyba byliśmy już, nie? Czy nie? Się zastanawiam. Tak, tu były te. Tu obok tą grzybki. Albo je. A to nie jest ta jaskinia.
tam co jest. To nie jest ta jaskinia, co miałam właśnie tu ją wyczyścić, żeby oni mogli tu wejść. To pewnie jest ta. Dobra. Witaj z powrotem. Czego się dowiedziałaś? Niczego. Nic jeszcze nie znalazłam, ale będę szukała dalej. Dobra. Tu mam iść. No i z jednej strony i tak tam muszę iść, więc spoko. Dobra. Tego monolitu jeszcze nie przeczytam. No szkoda, kurde, bym z tego przeczytał. Zobacz, Lara. Za słabo znam rosyjski, żeby to odczytać, ale zdaje się, że to jakaś mapa. Też tak myślę, Laro, że to może być jakaś mapa. Którędy? Tędy mam iść. No dobrze. Jak każą nam iść tędy, to idźmy tędy w takim razie. Z nie ma nic. Okej, i hopa. Ale jak mam tam wejść? Tędy nie, chyba tędy jakoś. Laro! Nie! Już tak myślałam, za daleko. Och, Lara. To ciekawe, gdzie był zapis. Okej, dobra. Idźmy tu tędy. Dalej mi brakuje tych... Co to było? Dobra, weźmy tu gałązki. A ja już wiem, gdzie jestem. Tu był początek naszego tego. Dobra, i mamy iść tędy. Okej. Nie, na razie żadnych wybuchających rzeczy nie potrzebujemy. Jedynie, że jak już to... Oczywiście tego tu nie ma. A nawet nie wiem, czy mam jeszcze coś do odkrycia tu. Tej. O, nie ma nawet tego. Dziwne, że to się nie respi od nowa. A. Nie. Mam iść. To? Nie. To dzwoni, bo... To prowadzi mnie do tego tam, no właśnie, a my mamy iść sobie tędy. Okej. Tak to my chyba jeszcze nie szli, co? Co się dzieje? Jakieś zwierzę cierpi. Ale nie widzę gdzie. Okej. A my gdzie mamy iść? Tędy. No właśnie. Co mi to dało? Nic mi to nie dało. Ja bym mógł to wystrzelić tu. No właśnie, i czy to nie był przypadkiem grubowiec? No właśnie, tak sobie myślałam.
Ale tu jest ten... No właśnie, tu jest to wejście. Teoretycznie, jak już tu jesteśmy. Kurde. Ciężkie to zwierzę było. Ale wydaje mi się szczerze, że wcześniej tu nie było tych zwierząt. To jakaś ścieżka. Mocno uczęszczana. Dobra, otwórzmy. Okej, chyba nie będzie aż tak nam potrzebne. Lara, znalazłam krótkofalówkę przy jednym z najeźdźców, których zabiłaś. Słyszysz mnie? Słyszę. Głośno i wyraźnie. Podczas gdy opatruję ranę, mogę monitorować częstotliwość najeźdźców. Dam ci znać, gdy usłyszę coś przydatnego. O, miło. Jest ta dziewczyna, co żeśmy uratowali, chyba wiecie? Lodowy wąwóz. Okej. Gdzie ja jestem? W ogóle jestem gdzieś poza mapę. Miałem iść tu. Ale dobra. Nic nie powiesz, Lero? No dobra, nic ci będzie. Co do czego ty chcesz jakieś umiejętności sobie dać, ty mi powiedz? Nie ma nic. Już to tu, do wyposażenia mogę ci coś dać. Amunicja, ciche strzały albo zatrute strzały. A tu ci damy to, stosownik na naboje. Dobra. Idziemy, Lero, w świat. Nadio, wow. Co więcej możesz powiedzieć na temat złowrogiej doliny? Moi ludzie trzymają się z dala od tego miejsca. Unikają go od wieków. Ale gdy nadeszli Sowieci, próbowali założyć w dolinie posterunek. Rozłościli Baba Jagę, a ta doprowadziła ich do szaleństwa. Jarek opowiadał mi o niej. Żyje w magicznej chatce, która może chodzić na kurzych łapach. Sorry. Wierzysz w to wszystko? Chatka na kurzych łapkach? Ufam dziadkowi. Był w Gułagu, gdy Sowieci zabrali babcię do doliny, aby pomogła im w badaniu ruin. Wiedźma zabiła ją, a dziadek nigdy jej tego nie zapomniał. Ale wiedźma rodem z rosyjskiej bajki? No właśnie. Brzmi mało prawdopodobnie. Po prostu uważaj na siebie. W dolinie coś jest. Nic dobrego się tam nie dzieje. No cóż, Sara, to zobaczymy. Cholera! Ostrożnie! O matko, oni takie rzeczy mnie każą robić. Jup. Lara taka wysportowana, jeszcze ty co dasz radę. W ogóle miałem komu innego. Opcjonalny grobowiec. Czy jeszcze grobowce tu mamy? Laro! Czekaj, odbieram transmisję. Musisz to usłyszeć. Strażnica! Zgłoś się! Potrzebujemy... Natychmiastowej ewakuacji! Kurde. Szlak. Co tu, diabła? To chodzi... Jak to? Jak? O matko. Jo, kar, a, la, ra! O, faktycznie jest jakaś wiedźma. Słyszałaś? To na pewno wiedźma. Zdecydowanie coś się tam dzieje. Cokolwiek to jest, dojdziemy do sedna sprawy. Ach.
Wow! Tego to się tutera nie spodziewałam. Ale opcjonalne groby są ludzie. Mam rozumieć, że to jest ten, co tam jest, tak? I może to zalicza jako grobowiec właśnie. Tu nigdzie nie ma. Nie wiem, że ja coś tu ominął. A nie, to było do skakania. O nie. Chciałam się cofnąć z powrotem, ale nie wiem, czy to będę mógł w ogóle. Nie. Ajajaj, dobra. Miejmy nadzieję, że tędy będziemy wychodzić. A widzicie, trzeba się wszędzie trzeba się wszędzie rozglądać. Trafiłaś na nowe ślady mojego dziadka? Idziesz ścieżką prowadzącą do doliny? Nie, ale wkrótce wrócę i się rozejrzę. Po prostu idź drewnianą kładką przy urwisku. Doprowadzi cię prosto do doliny. Spoko, pójdę. To chyba była kiedyś kadzielnica, ale ktoś ją zmodyfikował. Czemu? Wygląda jak kadzidło. Się wsypuje, chociaż nie ma przykrywki, no. Może coś w tym jest, Lara. Może ma się jakaś racja w tym wszystkim. A tam niżej coś było. A nie, to było to. Ech. Dobra, trudno. Dobra, idziemy dalej. Nie ma co tu się zatrzymywać, bo Baba Jaga straszy. Dobra. Tup. Tu jest to, ale to jest po co? Po coś jest. Chociaż nie, bym musiał wtedy to wycelować w to, dobra. To pewnie się rozwali. Jak mi serce strzeliło. Czyli dobrze myślałam, że to się rozwali, bo po to jest ten, żeby potem, wiecie, tam dojść jakoś. Kurde, Lara, współczuję ci, ale ty jesteś archeolożka, odkrywczyni. Nie trzeba wchodzić do starej świątyni. Kieruj się w dół do drewnianej kładki przy urwisku. Ale ja chcę. Powinna do niej prowadzić lina. Tą ścieżką dojdziesz prosto do doliny. Ty mi nie będziesz mówić, co ja mam robić, bo ja chcę tu iść. Bo tu jest pewnie... co to? Turbo badacze gdzieś tu jest. Gdzie ta turbo badacze? Halo, gdzieś tu za mną. Nie. Zaktualizuję na mapę, dobrze, fajnie. Chyba. Tak czy nie? Co? No bo ktoś jest zestaw survivalowy. Zwykle ja go nie widzę. No normalne. A tam jesteś gdzieś blisko, a to tu. Dobra, okej. Dobra, idę ma. Co to za dźwięk? To było? Ech, znowu nie włączyłem Discorda. Pieniążki? To jest ryb. Gdyby udało mi się opuścić bramę, mogłabym wspiąć się wyżej. Mogłabyś. Było tu jakieś sanktuarium. Całkiem możliwe. Pielgrzymi przychodzili tu okazać cześć. To ty mądra, Lara, jesteś. Co my tu mamy? Gdyby nie to miejsce, to boskie dzieło utkane z wiatru i skał, bylibyśmy straceni. Każdy z nas dobrze zna historię zwiadowcy, który znalazł to miejsce. Jednak większość z nas nie wie, jak bliscy byliśmy śmierci. Błądziliśmy po górach, bez pożywienia, bez nadziei. Zaczęliśmy nawet wątpić w samego proroka. Jednak zwiadowca usłyszał dźwięk i pomyślał, że to znak. Zwabiony dźwiękiem muzyki samotnie wspiął się na te urwiska i stamtąd ujrzał nasze wybawienie. To sanktuarium jest nie tylko upamiętnieniem jego odwagi, ale również siły naszej wiary. Mądrze mówisz, głos Boga.
Niezły głos. Czekajcie, wiecie co? Ja tu zapiszę grę i ja muszę napisać tym ludziom, żeby do mnie pisali. No dlatego was nie przyjmuję ani na Steama, ani do Discorda, więc... Zaraz wrócę. Dobra, jestem już. Dałem sobie jako po prostu nie przeszkadzać i mam nadzieję, że to pomoże. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy drugi dokumencik. Nie, mapę mamy. O, nice. Tym mamy kręcić coś od... Ale to w tamtą stronę wtedy. Mhm. Widzisz zestaw survivalowy. W ogóle... Nie idziemy... Tędy, nie? Co wy gadacie? Pominął on to już? Złowroga dolina jest już niedaleko. Pójdź drewnianą kładką przy urwisku. Co wy gadacie? Dobra, to... Chociaż nie wiem, czy my tędy będziemy wracać. Więc pójdźmy tam w takim bądź razie. Weźmy ten zestaw survivalowy od razu, a potem jedziemy dalej z misją. Widzicie, bo ja nie chcę niczego przegapić, bo... Oglądałem w ogóle gameplay z Shadow of the Tomb Raider. Muszę wam powiedzieć, że w Shadow of the Tomb... Wow! W Shadow of the Tomb Raider Lara wygląda bardziej pulchniejsza niż tutaj ja. Może przytyła jej się przez te paręnaście lat. Dobra. Udało się. Na szczęście odważnik jeszcze działa. Puść. Chciałem, że się otworzy. Dobra. Co z tym odważnikiem? Możemy tu wejść? Nie, nie możemy tu wejść. A teraz co? Niech to. Odważnik się zablokował. Muszę się przekonać, co jest za tymi drzwiami. Wiecie co, wydaje mi się, że muszę to tak rozhuśtać do tego momentu, żeby ten dzwon uderzył w ten rozważnik. To miałoby nawet jakiś tam sens. Te freski są. Tu sobie zejdziemy. O tu. Nie mogli tu potem wejść? Chyba nie za bardzo już. Dobra, dokumencik. Podobno nie sposób zapomnieć chwili, gdy po raz pierwszy usłyszało się ten dźwięk. Przyprowadzili mnie tu rodzice, abym mógł zobaczyć tajemnicę za sanktuarium. Kiedyś ja również przyprowadzę tu swoje dzieci. Podobno no bez muzyki gór nasi przodkowie tułaliby się po całej ziemi aż do śmierci. Jednak te góry wezwały ich, by tutaj osiedli. Mnie również wzywają. Górska pieśń. No, o, fajnie to woda brzmi. Dobra. Aaaa, wiem o co chodzi. Teraz co do tego? Teraz zakręcimy korbką, tak? Że to się rozpuszcza. I zrobimy... Co zrobimy? Nic nie zrobimy. Nie mamy noża. Oho. Odważnik. Gdyby udało mi się go jakoś odblokować. A niech to. Na tym poziomie nic to nie da. Masz jakiś pomysł, Lara, inny? Wkurzają mnie te interakcje, że one nie chcą się tak łapać. Jeszcze raz, Lara. Czekajcie, bo tu coś jest. Czy coś mi to da? Może uda mi się to jakoś rozbujać. To jest po prostu za wysoko. A jakbyśmy...
Nie. To nic nie da. Jakby się zrobił to trochę inaczej. Zleź to i to. Teraz to. Dobra, i niech to tak na razie stoi. Teraz się z powrotem cofnęli tam do góry. Tu. Do góry. I jakbyśmy teraz to przyciągnęli do siebie? Nie wiem, czy to miałoby jakiś sens? Nie, bo ten Lara na to nawet nie wejdzie, nie? Chlup, nie wiadomo gdzie chlupa. Teraz. Mówią, żeby to jakoś rozbujać. Ale jak? Powinnam dać radę połączyć odważnik z wciągarką. Że drugi raz? Nie, to nic nie dało, zobacz. Nie wiem, czy to zrobisz drugi raz, Lara, to i tak nic nie da. Powinnam dać radę połączyć odważnik z wciągarką. Co tu by zrobić? No, patrzcie, i Lara znowu nie ma z tym kontaktu. No nie ma. Może uda mi się to jakoś rozbujać. Odepnij to, Lara, proszę cię. Lara się obraziła, ty, patrzcie. Lara, a może zrobić tak, żeby to puściło? Lara! Ty jesteś chyba chora. Lara nam się pochorowała chyba. Może być lepiej, jak ja z tym nic nie mogę zrobić. Teraz to puść. Jeszcze raz. Chyba muszę w całości opuścić, wiecie, bo to tak... Co? Nie, muszę w całości opuścić. Dobra, to idziemy to poprawić w takim bądź razie. Wow! Thank you.
A teraz może by to pykło, bo... I pójdziemy według tego. Złap to. Bum. Trafiłem. Co to za wajcha? Przecież ty już wiesz, co to za wajcha. Muszę popracować nad wyczuciem czasu. Tak, Lara, zgodzę się z tobą. Ona musi to zrobić wtedy, kiedy to powietrze leci, żeby mógł uderzyć w ten dzwon. Tylko otworzyć drzwi. Okej. Okay. Nawet nie takie trudne jak na swój sposób. Weź to wajcha i teraz jedziemy. Yeah, mamy to. Niewiarygodne. To naturalna formacja. Ładnie tu, pięknie. A to mały, krótki ten grobowiec był. Co dostanie? Co dostaniemy? Co dostanie? To jest pytanie. To jakaś księga. Zawiera rozważania na temat siły woli. Wewnętrzna moc. A co to? Lara podniesie w walce krytyczne obrażenie, ekran zmieni wówczas barwę na szaro. Zdrowie regeneruje się automatycznie. Zdrowie zregeneruje się natychmiastowo, tylko podczas danej walki. Tu nic więcej nie ma, okej. Okay. Grzyby czy pieniążki? Nie mogę na tego wziąć. Wow. Czemu to się paliło na jakiś inny kolor? Tego magnetyzmu nie mogę wziąć. Tu, artefakt jest. Dobra. Idziemy stąd. A, tu, relikt. Artefakt, relikt. Ceremonialna szata mszalna kapłanów. A jaka poniszczona. I hop! O, ja już chyba widzę, idę w tę stronę, co nie ma miejsc, co? A to jest główna misja. Jestem ciekawy, co się stanie. Wow. Ale tu trzeba byłoby się rozpędzić. Łap. Czyż to jest obóz? Jest tu mały obóz. Wygląda na to, że dziadek dotarł przynajmniej tak daleko. Jesteś blisko doliny. No, co ty nie powiesz? Jakaś ty mądra. Larina, larina. A tu co? Ominęliśmy to już? Już żeśmy to ominęli? No co wy? Naprawdę? Co wy gadacie? O, to dziwne. Gdzie to niby jest?
Ciekawe, jak ja mam tam dojść. Tam nie ma nigdzie, żeby iść z boku. A, jedynie, że tu do góry. A to może tak. A tego teraz nie widziałam wcześniej. Nie, Lara! Aj, ta Lara. Lepsze mnie zraszą czasami. Nie! Wypierdziele. Larino! Nie rób tak nigdy. Jop. Lara znikła. Lero? Widzieliście to? Lara mi znikła. Jakiś bug gry? Czy co? A mogę tak chyba wejść? O. Nie, dobra. Wracamy. Wracamy, bo to jest chyba... musiałbym... Wiesz, gdzie jesteś już? Jest, jesteś. A tu co? Wow, nie! Lara! Dobra, cofnij mnie na sam początek, proszę cię. Idziemy po to babę Jagę, bo ja się tu cofam niepotrzebnie już teraz. No ja! Ale ja się cofam. Nie chcę, ja chcę już po to iść. Później po ten zestaw pójdziemy. Cofnijmy się z Larą w takim bądź razie. Bo ja tu chciałam przekombinować, o. Tu, możesz Laro wejść? Możesz, miło mi. Ale w to już chyba nie wskoczysz, co? Dobra, to musimy jeszcze raz iść. Sorry. Chciałem po prostu dobrze. Tak! To mnie zrespiło. Jezu, cieszę się. Chyba gra mnie zrozumiała, możemy cofnąć. Teraz pytanie, czy tylko zaliczyło mi to, że ja to tam czytałem? Tak, zaliczyło mi. Okej. Dobra, Lara, biegniemy. Za długo tu jesteśmy. Ale wiemy, którędy tak w miarę szybko wrócić. Hop. Okej. Okay. I hop. I hopala. Łap się. Myślałem, że znowu do niej zadzwoni. Że coś tam dziadek. Ty się tak mieścisz, Lara? Twoje cycuszki? Dobra. Dead. Mi się wydaje, że to jest tylko dojście do tego, a tu mam skrzynki pewnie. I te skrzynki mogę pewnie wziąć. Nie, zobaczcie, wszystko jest jakby poza tym. Tam co jest? Nic nie ma tu? Aha, czyli mogę skoczyć tu i tu. No dobra. Weź, oznaczmy to, bo to nie ma sensu, bo my jesteśmy jakby w ogóle po innej stronie. Zobaczcie. No. Dobra, oznaczmy sobie te skrzyny TT. I to jest znowu ci...
Nadia. Chyba znalazłam złowrogą dolinę. Nie wiem, czy to Baba Jaga, ale coś tutaj jest. Ostrożnie. To jej teren. Okej. Zobaczmy, co my tu mamy. Nadio, moja wnuczko. Dziadek! Zapewne już się dowiedziałaś. Wyruszam do doliny, by zabić wiedźmę, Baba Jagę. Chcę pomścić twoją babcię. W naszej dolinie pojawili się uzbrojeni ludzie, którzy przylatują tu helikopterami. Nie wiem, czego chcą, ale wiem, że jeśli mam wyruszyć w drogę, to jest moja ostatnia szansa. Zasługujesz na to, by poznać prawdę, by dowiedzieć się dlaczego. Twój dziadek nie jest mądrym człowiekiem. Dzięki ciężkiej pracy stałem się dobrym człowiekiem ze względu na twoją babcię. Jednak nie zawsze tak było. Przybyłem z zachodu. Tam, nawet w małej wiosce, mieszkają tysiące ludzi. Byłem leniwym młodzieńcem i marzyłem o łatwym życiu. Dlatego wstąpiłem do partii, by zasiąść za wygodnym biurkiem w wielkim mieście. Jednak przysłano mnie tutaj, na koniec świata. Miałem nadzorować kobiety i mężczyzn przy pracy. Patrzeć, jak umierają tu z głodu. Miałem uczestniczyć w ich karze. Wiedziałem, że czynimy zło. Nie wiedziałem jednak, jak z nim walczyć. I wtedy spotkałem ją. Widzisz? Czyli dziadek chciał ratować. O, rosyjski. Tak, tak. Jesteś, mówi Alero. Opowiesz nam swoją historię życia. Nie! Nie chcesz Lero opowiadać? Zacznijmy może awanturnika. Dajmy to. Niech jest. Dobra. Tu coś mamy. Tak, tylko tu potrzebuję materiałów wybuchowych. Nie. Nie, to musi być materiał wybuchowy. W powietrzu jest jakiś pyłek. Kwiaty. Nie rozumiem cię. Coś jest nie tak. W głowie mi się kręci i... O nie, to. Za późno. To miejsce będzie. Jesteś grobem. Nie. I instynkt nawet nie działa. Nie. Źle to wygląda. Nie. To musi być sen. To nie dzieje się naprawdę. To nie może być. Oho. Po prostu idź dalej. Masakra, jak jakieś złudzenie, jakbyśmy byli po jakiejś narkozie, narkotykach. O nie. Tato? Nie. To niemożliwe. Laro. Nie. Chwila. Nie. Chwila. Gdzie ja jestem? Jak daleko prowadzi ta ścieżka? Chodź tu. To się nie dzieje naprawdę. To nie on. Matko, nie. Tato, przestań. Proszę, nie. Boże, nie. Muszę się stąd wydostać. Jezu, zawału dostałem. Za tymi mitami kryje się prawda. Chcę tylko stąd odejść. Proszę. Nie. Nie, to niemożliwe. Podno obraz. Co jest za gra? Na psykę rypie.
Nie rób tego. Kiedyś. Zrozumiesz. Kim jesteś? Chocia przekonasz się. No nie. Zła baba Jaga. Jaka miałaby być? Uf, mordę Jesza. To niemożliwe, to tylko mit. Ona tu jest. Przed drugi Jaro. Nie ma powrotu. Zginiesz tutaj. O nie, Laro, co teraz? Wow. Nie, Lara! Wow, co to za wielki, halo? Nie to! O mój Boże, nie! To nie może być! Jezu! No dalej! Twój ojciec czeka na ciebie! Nierealnie! Nie! Boże, mam nadzieję, że to były halucynacje. Oby. Halucynacje? W dolinie rośnie kwiat, który daje wizję, ale jego działanie jest zbyt słabe. Masz pojęcie, co to za miejsce? Czekajcie, to musi być jedno wyzwanie, jeden artefakt. Dokumentów 21 w tym jednym małym miejscu. Tak? Nie, złowroga dolina. A to jest cała ta droga. Oh my god. Rury i przewody. Chyba radzieckie. To musi być posterunek, który Sowieci założyli, aby badać ruiny. Moja babcia była uczoną. Sprowadzili ją tutaj, aby pomogła w badaniach, ale... Był ostatni raz, kiedy dziadek ją widział. Ocalał tylko jeden człowiek, oficer, który wydostał się stamtąd kilka tygodni później. Powiedział, że wiedźma zmuszała ich do różnych rzeczy. O nie! Gdy wylałam mu drinka na twarz, wiedziałam, że popełniłam błąd, ale i tak to zrobiłam. Myślałam, że wyraz zaskoczenia na twarzy ministra Diatłowa był wart utraconych funduszy na badania. Postąpiłam głupio. Jeszcze przed świtem dranie z KGB wyważyły moje drzwi. 5 lat. Obóz pracy. Nie mają już odwagi nazywać rzeczy po imieniu. Nazywają go stacją wolności. Kłamcy. To gułak. Obiecałam sobie, że nie dam im się złamać. Ale już w pierwszym tygodniu błagałam o litość. Muszę się stąd wydostać. Jest pewien strażnik, rumiany młodzieniec o imieniu Iwan. Słodki, ale nie ma za grosz rozumu. Nie chcę wykorzystywać kogoś tak prostolinijnego, ale jeśli tego nie zrobię, zginę tu. Wiedźma! Ty jesteś niedobra, ta wiedźma jednak. Wiecie co, tu trzeba się przyglądać, bo nam się na razie nie podświetlają żadne dokumenty. Więc w takim bądź razie przyglądajmy się wszystkiemu, co tu jest. To, co możemy zobaczyć, to, co można na coś spojrzeć. No wszystko. Dobra. Nie mogę wejść do góry? Nie. O, Lender. Jeszcze raz, Lara. Próbujemy do skutku.
Jeszcze raz. Całkiem na samą górę. I teraz w lewo. No, jeszcze dalej. Nie! Laro. Skup się, Lara, skup się. Ale ogólnie wydaje mi się, że w wcześniejszych Tomb Raiderach Lara miała jakieś inne sekwencje, nie tylko te jakieś tam śmieszno-obrotowe, tylko... Dobra, to mam parę razy, bo jak raz kliknę, to nie zawsze się to uda. Okej. A tam co? Tam coś jest, ale czy ja tam skoczę? Chyba nie. Czyż byśmy potrzebowali... A jak liną? A tam nie było nic do podczepiania. Nie, że będziemy musieli tu wrócić, że coś tam... jakiejś umiejętności brakuje. Może też tak być. Nie mówię, że nie. No ale Lara, idź w lewo. O. I hopaj, i cyk. Bo tam widziałam u góry takie kolce, jakbyśmy mogli się na przykład na nich bujać, albo się przywiesić, się samodzielnie rozbujać, no nie wiem. A, tu by byłoby coś takiego, ale nie mamy linii, chociaż? A nie da się w locie? Nie da się w locie nic robić. No dobra, to nie próbujmy już więcej, jedynie, że to później będziemy mogli. No mówię, gra jest słabo przystosowana do rzeczy, które dopiero później odnajdziemy. To mnie martwi. Szkoda, to powinno być, wiecie, jeżeli jest to w tej dolinie i było, wiecie, w tym zaśnieżonym miejscu, tak, no to to powinno być przystosowane do pewnego poziomu Lary. A potem na przykład, jeżeli chcieliby taką Babi Jagę i takie różne umiejętności, to wprowadzić to o wiele, wiele później. Słabo rozplanowane, bo tu pewnie trzeba dzisiaj nawiesić, przywiesić czy coś, bo tam widzę, że dokument. No dobra. Hop. Okej. Nie mogłam wziąć na ręce własnej córki. Zabrali ją prosto ze stołu operacyjnego. Próbowałam walczyć, ale było ich zbyt wiele, a ja zbyt słaba. Potem odciągnęli mnie, rozdzielając naszą trójkę. Zabrali mnie do ukrytej doliny, gdzie znajdują się antyczne ruiny. Mówią, że jeśli będę współpracowała, zobaczę jeszcze rodzinę. Nigdy nie zaufam tym potworom, ale lepszego planu nie mam. Widziałam tu ciekawe kwiaty. Ich pyłek mieszał moim oprawcom w głowach. Nie mogą iść dalej niż nasz mały obóz. Ściągnęli mnie tutaj w nadziei, że moja wiedza botaniczna pomoże im znaleźć odtrutkę. W końcu państwo ma ze mnie jakiś pożytek. Przytakuję i uśmiecham się. Odgrywam swoją rolę. Ale oni nie złamią mnie ponownie. Będę żyła. Dla mojej córeczki. Dla Iwana. Ooo. Ale my sobie tu rozwiniemy tę tą rosyjską umiejętność, hoho. Ktoś tutaj był. Całkiem niedawno. Na ruinach wzniesiono jakąś budowlę. Co tam widzisz? To jakaś bimbrownia. Pachnie tak samo jak te kwiaty. A niech to. Już rozumiem. Przerabia pyłek kwiatowy. Wytwarza z niego broń biologiczną. To żadna magia, Nadio. Po prostu ktoś, kto jest bardzo sprytny. Ale... jeśli to tylko człowiek, czemu pyłek nie działa na nią? Jeśli ona może oprzeć się jego działaniu, my także możemy. Czekajcie, zastanawiam się, co to jest. Okej, to było pierwsze, co trzeba byłoby zrobić. Potem... to...
sobie przybliżyć to do tego. A, jest tam mądry. Tak sobie myślałam właśnie, że to musi się przybliżyć. A nie wiedziałam, że to nawet, że takie coś to wystrzeli, ale... Dobrą kombinację zrobiłam. Najważniejsze. Nie. A, żebyś... Co tam, Lara, masz? Wiele tygodni upłynęło od czasu, gdy ci dranie wywlekli mnie z gułagu i zostawili w tej dziwnej dolinie. Z dala od Iwana i mojej córki. Kazali mi znaleźć jakiś sposób na wyeliminowanie nietypowych skutków działania pyłku, który unosi się tu w powietrzu. Sądzę, że znalazłam recepturę, która może zadziałać. Wyciąg ze strąków z nasionami rośliny. Wątroby zwierząt, które żywią się jej kwiatami i metabolizują toksyny. Pochodna fenotiazyny z ostatnim składnikiem wiąże się pewne ryzyko. Spore ilości tego związku można znaleźć w gułagu, gdzie jest używany jako środek owadobójczy. Jest również stosowany jako podstawowy lek przeciwpsychotyczny, a jego budowa chemiczna przypomina inne badane przeze mnie związki. Mikstura może też okazać się trująca. Wypróbuję ją dziś na sobie. O, widać, jaka teraz jesteś. Znalazłam coś. Jeden z więźniów zapisał recepturę na substancję, która może neutralizować działanie pyłku. To musi być dzieło mojej babci. Wiedźma zabiła ją, a teraz ona pomoże uratować dziadka, zupełnie jak w jego opowieściach. Oh, Nadia... Nie trać wiary, Laro. Wróć do kompleksu radzieckiego, gdzie się poznałyśmy. Pomogę ci znaleźć to, czego potrzebujesz. To już wiem, gdzie jestem. Tak? Nie. Tak, bo żeśmy... Nie, czekajcie. A, widzicie, to jest to miejsce. Dobra. O Boże, ile znaczników. Nie wiem, czy się zajmiemy właśnie tą Babi Jagą, a po prostu na sam odcinek coś tam... sam odcinek zostanie na... Teoretycznie możemy się steleportować i teleportować się chociażby do tej, nie? Chyba, że nie mogę stąd. Nie potrafię znaleźć słów, którymi mogłabym opisać to, co właśnie widziałam. Udałam się do złowrogiej doliny w poszukiwaniu dziadka Nadii i ledwo uszłam z życiem. To było jak baśń. Oglądana jednak w pękniętym, brudnym zwierciadle. A do tego... Umysł podpowiada mi, że to wszystko działo się w mojej głowie, jednak w uszach nadal słyszę odgłos wystrzałów. W tej dolinie dzieje się coś potwornego i choć nie wierzę, że ma to coś wspólnego z magią, z pewnością jest niezwykłe. Muszę dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi, ale najpierw muszę poszukać sposobu, by zachować trzeźwą ocenę sytuacji. Otóż to. Szybką podróż dajmy. Ja zbierzemy to wszystko, ale nie chcę iść potem do Babi Jagi. Na razie chcę sobie odstąpić z tą Babą Jagą, bo i tak tam nie mam jakieś tam, wiecie, chociaż... Nie wiem, kurczę, jestem ciekawy, o co chodzi z tą Babą Jagą i jak będzie wyglądała gra. Więc nie wiem, może na razie poszukajmy tych wszystkich rzeczy, co trzeba mieć. A potem się pomyśli, co dalej. Sobie pitku naleję. Chcę wypróbować te podwójne strzały. Imponująco to w ogóle wyglądało. Że mogę takie robić w podwójne strzały. Fajnie. Muszę zobaczyć to, obczaić to trzeba. Piripipi. Okej. Dobra, Nadia. Jestem z powrotem w kompleksie. Gdzie powinnam zacząć szukać? Dobrze. Najpierw strąki z nasionami. Kwiaty rosną w okolicznych jaskiniach. Nigdy nie ma ich na tyle, aby się rozchorować, więc możesz je zbierać bez obaw.
Wątroby nie powinny stanowić problemu. Okoliczne jelenie żywią się tymi kwiatami, więc musisz je tylko upolować. Co do środka opadobójczego, mam pomysł, gdzie możesz go znaleźć. Dziadek nauczył mnie czytać po rosyjsku, więc przeglądam stare wykazy sprzętu, aby zobaczyć, gdzie przechowywali taką substancję. Dam ci znać, jak coś znajdę. Dobrze. Póki co zacznę zbierać pozostałe składniki. Dobra. Tu są. To te kwiaty. Teraz potrzebuję tylko strąki z nasionami. Myślałam, że po jednym kwiacie chciałam mówić, co za bezsens. Nie, jest wiele. Lara, mam coś, co powinnaś usłyszeć. Podłączam cię. Wciąż brak kontaktu z oddziałem Bravo. Odkąd wezwali pomoc, nie otrzymaliśmy od nich żadnego sygnału. Musimy wysłać ekipę ratunkową. Dokończcie patrol wokół kompleksu radzieckiego i spróbujcie wytropić tę miejscową. Ta dziewucha ma jakiś związek ze zniknięciem oddziału Bravo. Potrzebujemy więcej informacji, zanim wyślemy tam więcej ludzi. Potwierdzam. Masz gdzie się ukryć? Jestem w jednej ze starych kryjówek. Rozstawiłam na zewnątrz sidła. Pod ziemią biegnie tunel, więc w najgorszym wypadku mogę nim uciec, ale wciąż muszę przejrzeć do końca wykaz. Laro, czy to jest dla ciebie normalne? Nie przywykłam do tego, że ktoś usiłuje mnie zabić. Nie sądzę, aby można było do tego przywyknąć. Po prostu uważaj na siebie. Ja to jestem brutalny, co? Czyli co? Będą tu ludzie. Czekajcie, ale w końcu co? Mamy ten, jeszcze jeden grobowiec. No i ten grobowiec jest... No już w końcu nie mam tego jednego grobowca. Myślałam, że już mamy. No tu jest grobowiec. O. Gdzie to może być Tygrys? Nie, no bo ja już mam go zrobione. To była ta Baba Jaga. W końcu tak? W końcu tak. Teraz ja nie wiem, czy to była... No właśnie, opcjonalny... Głos Boga, no to zrobiliśmy ten już grobowiec. On już jest zrobiony, ten głos Boga. Dobra, to nie ma to po co iść wtedy. Nie, ja dobrze kojarzę, głos Boga został zrobiony. Było napisane przecież. Mogę wejść w tu? Dokumenty, sprawdzone operacje, notatki badawcze. Głos Boga, właśnie. Podobno. Aha, to są te dokumenty, surowce i artefakty. Nie, 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 Laro, idziemy dalej. Okej, cofajmy się. To najwyraźniej to nie jest tutaj. Gdzieś najwyraźniej jeszcze musi być jeden ten grobowiec i może być po tamtej stronie, nie?
Jop. Popaj, Laro. A to nasi, o matko. Witaj. Hej. No hej. Widziałaś kopalnię przy starym sowieckim kompleksie? Zginęło tam wielu naszych. Uważaj na muchomory, które rosną w dolinie. Mhm. Nie radzę ich jeść, ale można z nich zrobić silną truciznę. Mówisz? Czemu on mi się świeci jeszcze? Myślałem, że to wrogowie, wiesz? Ale on mi się podświetla. On będzie później do zabicia, ja też czuję, kurwa. Dobra, idźmy tu wtedy w dupo. No właśnie, bo oni wcześniej byli tutaj. Oni dalej. Witaj z powrotem. Czego się dowiedziałaś? Nic jeszcze nie znalazłam, ale będę szukała dalej. Związek chemiczny z notatek babci? Fenotiazyna. Chyba znalazłam. Przechowywali go na dolnych poziomach huty miedzi. Latem traktowali nim termity. Jesteś pewna, że to ten sam związek, Nadia? Jestem pewna, że to związek z receptury babci, ale nie wiem, czy jest bezpieczny do picia. Tego też nie. Przekonamy się. Idę tam. A ty, Lara, chociaż ze mną pogadałaś na ten temat, czy my tam idziemy, czy nie? Gdzie? Tu? A tu jest misja główna już. Dobra. Zatrzymajmy się na chwilę z tą Babo Jagą i idźmy po tą skrzynkę. Ta skrzynka jest... tam. Za słabo znał rosyjski, żeby to odczytać, ale zdaje się, że to jakaś mapa. To jest mapa na pewno. Tędy tam nie dotrzemy, musimy jakoś górą iść. Teoretycznie tu powinien być jakiś wrogowy, to jest kompleks radziecki. Dobra, Laro, idziemy w takim razie tutaj. Cyk, 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 cyk. I cyk. Okej, okay. Mam rozumieć, że to gdzieś tu będzie. Nie, tu nie ma żadnego przejścia. Musiałam wyjść jakaś dziura tam po prostu. Ale no nie ma. Laro! Okej. Okay. Teraz... i lewo, i do góry. Okej. Okay. Dobrze idziemy? Czy gdzieś jest pod nami już? Padło. I hop. To są te flagi. Okej.
jak na moje... Gdzie to jest? To jest gdzieś na dole. Tu? Jeszcze niżej? Dziwne. Tu i teraz tu muszę iść w prawo. Dobrze idę teraz. Teraz o dziwo dobrze idę. Tu jest. Tylko to jest... Nie jest tu, tylko to jest pod nami. Pod nami. Ale mi by to nic nie dało przecież. Jeszcze pod nami. A nie wiem. Dobra. Idziemy tu i idziemy. Tu muszę się dostać. Nic. Nie podoba mi się to. I hop. A tu co jest? No ja już wiem, gdzie jestem. Tu też brakuje czegoś, holender. Ale... Ej, sklep. Miło cię znowu widzieć. Jeśli znalazłaś więcej złota, mam dla ciebie sprzęt. Zdaje się, że jeszcze o nas nie wiedzą, ale... Bądź dyskretna, dobra? To jest fajne, to sobie poczekamy. Bo ja mam 99, a 120, abyśmy mieli ten, wybuchowe. I to by nas załatwiło wszystkie sprawy. Jeszcze potrzebuję trochę pieniążków, wiesz? Nie mogę ci ich jeszcze tak oddać. Dobra. Zastanawiam się, gdzie są ci wrogowie. Nie jestem w stanie tego tak zrobić. Nie. Bo od tego muszę strzelić. No dobra. To w takim bądź razie przejdźmy jeszcze raz koło niego. Spoko ziomek, ja wszystko wiem, mówiłeś mi z całą procedurę. Okej. Okay. My tam zjedziemy do nich. Wow. Nie ma liny. Jak ja mam do nich zjechać? Halo? Ależ things. Oho. I na co ja tu wszedłem? Chodź tu. Lokalizacja. Tu się tepnij. Głog. Do głogu musimy się tepnąć. Tam są te rzeczy, co chcą ci ludzie. Nie wiem, czy to były rzeczy, czy to były coś ludzie do znalezienia, już się pamiętam nawet. I tam jest coś tam chyba ze sosów violowy. No potrzebuję pieniążków, żeby kupić, słuchajcie, granatnik. I będę miał sprawę ze wszystkimi takimi wejściami, bo mogę granatem puch puch i działa. Ten ekran ładowania jest bardzo długi tutaj. Niestety.
Wow. Coś strzeliło. Dobra, pierw idziemy tu. Po tą. A to nie jest nic. W ogóle tu są czerwone komputery, trzeba poszukać. Nieźle. To nie jest możliwe, żeby to tak... Nie. Dobra, chodź tędy. Już nie kombinuj. Ja wiem, że ty lubisz śnieg i te klimaty, ale... Spokojnie, Laro, już. Teraz poszukam przy okazji tych komputerów. Które trzeba zniszczyć. A tu my zrobiliśmy bez nimi bombą ostatnio, co? A tu co jest? O! A, to coś takiego mamy szukać, A ja bym z tym zrobił bombą. Mogę? Mogę. Brakuje mi jakiegoś achievementu za to. Ciep się dało, czym za rozwalenie tych wszystkich. Gdzie to niby jest? Dobra, gdzieś tam, dobra. I tędy. Co jeszcze mam uzyskać? I koniec? Nie, i tak muszę się cofnąć. To już... Ale to komputery jeszcze znajdę. Jak wejść chyba. Uhu. Ja nawet nie pamiętam, jak myśmy tu weszli. Wiem, że to była antyczna monety, no. Aha, i tu był filmik, jak Jacob go zabija. Czyli zobaczcie, nawet nie mamy powrotu, żeby sprawdzić, czy coś tam zostało. No nieźle. Okej. To jest przejrzane? Co? Może nie świecić na mnie. Nie ma tu jakichś komputerków jeszcze. Najmniej ja nie widzę tu komputerów. Dobra, musimy się cofnąć, na co wychodzi. Tam coś jest? Kratka, ale nic z nią nie możemy zrobić. A szkoda, bo na nią jakoś... Czy to musi wyświecić? O, dziękuję. Okej. Okay. Zejdźmy. Aha, no tak, bo ja chciałam, żeby... Mnie to doprowadziło do wejścia tu, ale teraz i tak musimy iść jeszcze tędy. Dobra, Laro, wychodzimy. Znaczy się wychodzimy. Idziemy do punktu wyjścia, że tak powiem. Okej.
Tak myślałem, ale podobno był z Konstantinem w Syrii. O kurwa, przykro. Naprawili wieżę radiową? Na razie nie. Specjaliści nie sądzili, że przyjdzie im naprawić 50-letnią technologię. Jesteśmy na bezstronie! Naprawili wieżę radiową? Na razie nie. Specjaliści nie sądzili, że przyjdzie im naprawiać 50-letnią technologię łączności. Już lepiej, żeby się z tym uporali. Mieliście co do roboty? Czy się zajęli sobą? Nie, że ja na was muszę tracić moją skrówkę. Tu było coś, no właśnie. Gałązki. Idziemy tu, dobrze? Idziemy tu. Co tu się świeci? Na co to się świeci? Przecież nie ma tu żadnego tego. To, że tu jest misja do skończenia, to ja dobrze o tym wiem. Tylko, że ja nie wiem, gdzie jest reszta tych po prostu rzeczy, które mamy zniszczyć. Tu jest jeszcze gostek. Póki co ja nawet żadnych tych nie widzę. Tych, co byśmy mieli wziąć. Jak to się nazywało? Tych komputerów. Ty tylko wiecie, chciałem iść. A ja mogę z niego zrobić wybuch, a o to chodzi. Coś nie pykło. Oddaj dokumenty. Okej, zaraz im oddam, ale tu ja widzę, że tu mam, że tak powiem, spore... sporo rzeczy tu jest. O, pamiętacie to? Pamiętacie. Może tu był jakiś komputerek, na którego ja w ogóle nie zwróciłem uwagi. No nie, no nie ma tu. Dziwi mnie, że to wyzwanie... Wie, zostało 4000 szczelnych komputerów, jak tu nie ma żadnych komputerów. Nie, że też wcześniej tam jest. Ciekawi mnie to, wiecie? Ale Lara w ogóle z tym wyjdzie? No z tym nie wyjdzie już. A tego to ja tu nie widziałem. A, mamy komputerek. Dobra, a to możemy... To jest drugi. Zaraz się znajdzie dużo komputerów. Tylko po co to mogę dać? Tam jest. Dobra. Jednak się tu przejdziemy. Pod tej miejscówie.
Piureczka może wziąć, ojny. Tu, komputerek? Nie, ale to jest to więzienie. To stąd uciekli. Sprytnie. Czekajcie, ale wróćmy się tam, zobaczymy ile tam jest tych komputerków. No i przy okazji, jak już jesteśmy. Tu też dużo jest tych komputerów, to jest jeden. I zobaczycie, jeden nam będzie brakować i będziemy go nie wiadomo jak długo szukać. A tu co? Tam są jakieś pieniążki. Więc tak powiem, nic z nim nie zrobimy. Tu jest. Mamy. Kończono wyzwanie. Dobra, bo ja bym chciał coś jeszcze zobaczyć, bo mnie tam nie było. Coś tam jest. Jest jeleń zabity. Weźmy tego jelenia, co ma. Dobra. Wychodzimy z tej budy. Mamy wszystko zrobione, to nic nam tu już nie pozostało. Ale można pamiętać, że to miejsce jest, tak powiem, bardzo... dużo magazynu tu jest, tak? I w razie czego, gdybyśmy mieli jakieś problemy, to można tutaj się zaopatrzyć. A mówię, a te wybuchające strzały jak najbardziej bym przytulił. Dobra. I hop. No wątpię, żeby oni już tu znowu byli. Tu. Tutaj. Tutaj. I hopa. Dobra. Słuchajcie, idziemy tam, oddamy tą misję i co, chyba z tą Babi Jagą pójdziemy. Ja sobie myślę, że skończymy tą Babi Jagę w dzisiejszym odcinku, a w następnym materiału już pójdziemy już z fabułą, nie? Co możesz ulepszyć? Puk. Nic nie możesz, Lara. Wiem ci, że to nas oszukuje. Dobra. Tu, tu, tu. Szybka, że tak powiem, teleportacja. Mamy ich gdzieś tutaj chyba, tak? No to tu się tknijmy. Wtedy. O, chciałam ten rosyjski już mieć na trzecim. Kurczę, chcę zobaczyć ten monolit, bo on odkryje jeszcze mi różne inne dodatkowe rzeczy w mapie. A to byłoby całkiem spoko. Ta muzyka taka smutna, taka... taka zasmucona. Oj tam. Idziemy z kapsem. Dobra, pierwsze co...
A co to znaczy? Dostępny misja? Jak dostępny misja? Jak idziemy oddać tą misję? Zaznacz sobie ją też. Co ogarnąć z tym? I ja to ogarnę, ja wam to mówię. Oj tam Lara, jesteś silna. Dasz se rady. Chodziło mi, żebyś wyskoczył na stamtąd. Bo tu, nie? A nie obok? Obok chyba. Zaraz zobaczymy. Mogę? To z pewnością rosyjski. Oznaczono tu jakieś pobliskie miejsce, ale nie bardzo wiem, o co dokładnie chodzi. Będziesz wiedziała, jak nauczyć się tego ruskiego wreszcie. Nie, dobrze żeśmy szli. Dobrze chyba tędy było. Tak, dobrze było, bo ich było tu dwóch, jakichś gnojków tu. Teraz już widzę, że ich nie ma i oni byli tu. Dobra. Wątpię, żeby coś tam było, bo jak oni są tam. Ty, są. Witaj z powrotem. Czego się dowiedziałaś? Witaj. Witaj. Jeśli zobaczysz zagajnik pełen martwych drzew, w pobliżu będzie niedźwiedź. Zwierzęta lubią ostrzyć sobie pazury na korze. Uważnie obserwuj ziemię. Jelenie ugniatają ściółkę w miejscu, w którym śpią. Znajdziesz je w pobliżu. Cenne informacje dajesz, Gostek. Dobra. Gostek. No patrzcie, on tam jest... Chyba tego szukałeś. Tak. To ułatwi nam przygotowanie kontrataku. Proszę. Jesteśmy wdzięczni za twoją pomoc. Weź to i uważaj na siebie. W dolinie roi się od niebezpieczeństw. Co racja, to racja. Jesteśmy tłumik do karabinu i to mi się podoba. Sowieci porzucili to miejsce w pośpiechu. Dodatki są montowane na odpowiednich typach broni. Użyj ich dobrze. Podczas deszczu jelenie zbierają się razem pod drzewami. To dobry czas na polowanie, jeśli nie... Czemu ty mi się przyświecasz? Cholera. Mogę ci nic zrobić. Nie mogę nic zrobić. Ten się poświeca. Do polowania możesz wykorzystać ambony. Jakie ambony? Są rozsiane po całej dolinie. To jest to, że ja mogę z nim jakąś interakcję prowadzić, tylko on ze mną nie chce. Czy tam jest jakiś typek? A nie, typek, kamienie. Dobra, powiedzcie, że on ma jeszcze dostępne misje, to co wy gadacie? A ta Baba Jaga to nie jest misja? Dobra, nieważne, ja chcę to. To. Tak, to. I ja chcę to zyskać, tą skrzynię, dzisiaj, w dzisiejszym materiale, bo jak nie, to będzie źle. Chociaż wiecie co? Dobra, zobaczmy. Co z tym? Gdzie to jest? Nie znajdziemy to nic. Idziemy za Babi Jagą, bo ja bym chciał skończyć tą opcję Babi Jagi dzisiaj. Albo... A nie, nie wiem. Tak teoretycznie. On jest tam. Wsiądę się śpiał, jak tak o, będzie leżał na ziemi. No nie ma. A tu on jest. Ładunki wybuchowe. Cokolwiek. Na pewno coś zaraz znajdę. Jesteśmy obok tego, więc schodź. Lara, nie brój. Wow, ich jest tam aż trzech. Za sens, żeby oni byli w tym samym miejscu. Co z przewodnikami, których zgarnęli na brzegu doliny? Powiedzieli, że zatrudniło ich dwoje ludzi. Nie znam nadal wielu, ale zostawili ich w górach przed laminą. To chyba jakaś zmora, Konstantin. Ktokolwiek ją dorwie, nieźle się wzbogaci. Huwa!
Yeah, mamy to. Prałam tą nową opcję, fajna jest. Dobra, ja potrzebuję materiał wybuchowy. Coś, czego bym mógł zrobić bum bum. Czyli najlepiej tak zwana puszeczka. Tutaj tu żadnej, nie widzę żadnej puszki. Puszka, bo... Mamy. Okej. Okay. Teraz czy ja pamiętam gdzie to było? Tam. Ej, ja tam próbuję tu, a tu wychodzi, że na dole jest jakaś miejsca typu jaskinia, która jest po prostu... Yeah, mamy to. Halo, no chciałam mówić, Lara, tu ciemno jest. Tu tędy mamy iść. No i mamy to, co chcemy. Co mamy? Odblokowano łuk! Mamy nowy łuk! Jej! Przyda się trochę stały. Dobra. Okidoki. Dobra. Bo ja coś czuję, że trzeba iść tu. Strona obozu, jest. Że nic tu już po nas. Trzeba po prostu ruszać z fabułą do przodu, czyli idziemy do Babi Jagi. Wiem, że nie mam tego. Nie? Lala, 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 lala. Gościu. A, daj mi spokój. Idzie, bo mi nosek swędzi. Dobra, idziemy prosto. Tu możeśmy już byli, pamiętam. Ała. Ała. Bardzo dużo jest tych ułatwiaczy tej za sprawą właśnie linki, nie? Ale tak idziemy tu. A, tu już byliśmy, okej. Okay. Pójdziemy tak, tędy. Żeby cokolwiek zrobić, to muszę iść tam. Ale poczekajcie. Dobrze, idźmy do tego obozu. Właśnie wiem, że jest nowa broń. Właśnie chcę to zobaczyć. Nowa broń. Bloczkowy. Nie. Oddech, nie. Bloczkowy. Tak, tylko zobaczcie, tu jest słabo, jeżeli chodzi o update'y na przykład, nie? A tu mamy ładnie zupdate'owany ten pierwszy. Więc ja zostaję przy moim, a umiejętność
Twardziela coś. Rękodzieło. Krzykujące. Saper. Weźmy to. Dobra. I co, jedziemy tu w takim bądź razie z tym. Ba! Idziemy trochę do przodu teraz misją. Laro! No. Wszystko w porządku? Tak. Jestem przy wejściu do starej kopalni miedzi. Zbliżam się do wejścia kopalni na górnym poziomie. Możemy tam się spotkać? Idę. Idę. Nie, nie, Lara, zanim ty tam pójdziesz, to lepiej się skup tu na swojej pracy. Mamy relikt. Kolejna rzeźba. Ale ta wygląda na grę. Te elementy wyglądają znajomo. To mino takie. Wiem, że gdzieś widziałam już coś takiego. Tak? Ciekawe gdzie. Halo, rosyjski na trzecim, proszę. Dobra, a gdzie mam iść z tą babą Jagą? Babą Jagą. Wiecie co? Jestem ciekawy, co on ma jeszcze dla mnie za misję. Bo jeżeli może być tutaj, no to przy okazji, nie? Ja wiem, że wy chcecie, żebym poszedł do przodu. Nie wiem. Ale bym chciał tą misję jeszcze wykonać jedną. Dobra, wybaczycie mi. Tu, tylko że tu. Bo chcę zobaczyć, co to za misja. Może akurat ona będzie w tamtym miejscu, w tamtym pobliżu. Będzie, bo miałoby to sens, bo... Niby 5 misji. 4 wypełnione. Myślałam, że ta jedna to jest tą Babi Jagą, ale widzę, że ta Baba Jaga jest po prostu takim dodatkiem. Więc zobaczymy, co z tą Babą Jagą się będzie działo. Myślicie, że polecimy z nią? Z Babą Jagą? Dzisiaj tak żeśmy rozpoczęli tą Babą Jagę, ale myślę, że w następnym odcinku właśnie ją sobie zakończymy. Zaraz zobaczymy, co będzie za zadanko. Jestem ciekawy, czy coś może w pobliżu, czy coś ciekawego, czy mam kogoś zabić, czy zastrzelić, bo lubię misję, którą mogę wyeliminować po cichu, a tam, co mogę wyeliminować 2 strzałami, to było fajne. To jest dość super opcja, jeżeli chodzi o te strzały. To jest fajne. Muszę pochwalić grę jednak za coś. Okej, okay, załaduj się, giereczko. Okej. Okay. Teraz gdzie ty jesteś? Ty jesteś pewnie w środku. Zgadza się? Nie. Gdzie jesteś? A gdzieś obok. Lara! Tu jesteś. Potrzebuję twoich zdolności, jeśli masz chwilę. W czym tkwi problem? Czekałem na ptaka posłańca ze sprawozdaniem dotyczącym ruchów najeźdźców. Musimy zawsze wyprzedzać ich o krok. Ale cholerne ptaszysko zgubiło się przez wieżę radiową. Cokolwiek to żelastwo nadaje, zdaje się dezorientować go. Hmm. Człowiek, który zebrał informacje, zginął w akcji. Musimy przechwycić ten komunikat, aby jego ofiara nie poszła na marne. Wiem, że potrafisz wytropić tę wronę równie łatwo, co nasi myśliwi. Pomożesz tak. Nam? Pomogę. O, dławik do strzelby. Spoko. Zrobię, co w mojej mocy. Będę wdzięczny. O nie. Miło się pracowało, ale wracamy z powrotem. Ja mam ptaka szukać. Słyszałem, że gra mi podpowie, gdzie konkretnie jest, ale nie. Nie. Sam syrać. Dobra. Idziemy teraz w stronę z tej Babi Jagi. Tą misję zrobimy sobie po prostu w wolnej chwili, a po prostu jak skończymy tą jakby sektor mapy, to pójdziemy właśnie sobie w stronę tej jednej misji, gdzie trzeba znaleźć ptaka. Nikt nie miał co robić. Tylko ptaki szukać. Wrony jeszcze do tego. Ale jak coś dostajemy za darmo, to jest fajne i... Jeżeli tak naprawdę mam poszukać, a zapłacić grube pieniążki, jest różnica, nie? Lepiej coś dostać za darmo, niż płacić, taka prawda. Dobra.
Rosie, załaduj, zacząć z tą babą Jagą. Ja może dzisiaj przedłużę ten materiał, bo bardzo mi się przyjemnie gra i nie chcę kończyć grać, naprawdę. Grałem już prawie półtorej godziny z tego, co widzę, a mi jest jeszcze dobrze. Ja się człowiekiem gra pół godziny. Więc ja nawet nie wiem, kiedy ten czas leci. Taka prawda jest. Giereczko, no załaduj się. Dziękuję. Dobra. Pierwsze co, ja chcę iść za babą Jagą. No, może sobie zaznaczyć. Dobra. Tam coś mamy. Dobra, już muszę wziąć. Łop. Towarzysze, w tym raporcie donosimy o wyjątkowym odkryciu, jakiego dokonaliśmy w górach w bazie Wolność. Robotnicy pracujący przy wydobyciu odkryli wielką jaskinię, a w niej niesamowite ruiny i różne przedmioty, niepodobne do niczego, co widzieliśmy w naszej ojczyźnie. Po dokonaniu tego odkrycia u robotników zwerbowanych spośród ludności tubylczej zauważyliśmy wzburzenie. Najwyraźniej wiedzą coś o tych ruinach. Od teraz robotnicy będą pracować przez całą dobę, ponieważ jesteśmy przekonani, że możemy odkryć coś jeszcze bardziej niezwykłego. Ho, ho, ho. Jeszcze czego chcecie odkrywać? Wy się nie dość życiu, żeście na odkryli? Tu? A, chcę być tam. Japa! Tam na dole coś było, nie? No właśnie. Dobra, to my to później zobaczymy. Teraz idziemy tu. Znalazłam. Mieszam składniki. Jakieś nowiny na temat patrolu? Przechwyciłam kolejną transmisję. Przemieszczają się. Gdzie są w tej chwili? Są... O nie! Idą prosto na ciebie. Może udać się przekraść obok nich, ale pewnie jest już za późno. Przykro mi, Lau. Trafiłem ją! O! Szlak. No wychyl ten łeb. Jepa! Gotowa, by sprawdzić, czy antidotum działa? Szczerze mówiąc, jakoś się do tego nie palę. Jeśli zadziała, sama jej sobie przyrządzę i dołączę do ciebie w dolinie. Dam ci znać, gdy dotrę na miejsce. No, to przejście może się jeszcze kiedyś przydać. Coś. Nie przeczytasz tego lera, mam trzeba, że będziesz siedzieć i czytać. Taka co, takimi... Góry są fajne rzeczy. Grobowiec? Gdzieś tu?
A jest, faktycznie, już mi się zaznaczył. A jak tu wejść? A, dobra, chyba wiem. Albo i nie wiem. Wejść. W żaden możliwy sposób. To teraz ciekawe, jak mogę na to wskoczyć. Dobra, na razie zostawmy to w takim bądź razie, jak nic nie możemy znaleźć. Tam coś jest, jakaś dziura. Okej, mamy relikt. Nie, myślałem, że relikt. Kolowe bariery, ładunek wybuchowy. Kurde, nie. Nie wiem, czy tam to też się zaliczy koło domu, bo nie. To mnie prowadzi gdzieś, tak powiem, w głąb misji. A ta Baba Jaga? A. I na razie opcja Baba Jaga się skończyła. Okej. Okay. Czy nie masz przed sobą? No to pewnie tu. Gdzie to? Tu. Matki. Traktowali ich jak zwierzęta. Mamy coś. Moim zdaniem Anna nie podziela naszej wiary lub kierują nią inne pobudki. Przeżywa wewnętrzny konflikt, rozumiem to. Jednak wszyscy mamy do odegrania swoje role. Zgłosiłem się do kolejnego patrolu, by znowu zobaczyć śmierć. Udało mi się schwytać tubylca. Nie śpieszyłem się. Zabiłem go gołymi rękami. Patrzyłem, jak gaśnie światło w jego oczach. O nie. Zostałem przy nim aż ostygł. To magia. Konstantin mówi, że źródło zapewni nam życie wieczne, że będziemy mogli ujrzeć twarz Boga, ale ja już ją widziałem. Twarz Boga? Jestem we właściwym miejscu. Czy świr? Zajęło mi to sporo czasu, ale udało się. Jesteś w domu? Jestem w domu. Nieźle wtedy. Mamy mapę tego miejsca. Nawet gdybyśmy mieli, podczas powstania doszło do wielu uszkodzeń konstrukcyjnych. Zrobisz hałas? A może jednak nie? Co masz teraz? Tak, do pierwszego kontaktu doszło w jednym z szybów kopalnia. Koktajl Mołotowa? Ale wygląda na to, że w ciągu tygodnia wybuchło powstanie. Pracownicy mieli dosyć. Widziałeś to miejsce? Jest coraz bliżej! Przeszukajcie teren. Chyba coś słyszałem. Sprawdzę. Zbliża się! Jesteśmy pod ostrzałem! Tam! Ognia! Impact? Okej. No, prawie. Dobra, ja tylko po buszeczkę przyszedłem, ja tu wrócę później. Wow. Czekajcie, gdzie to trzeba było tą puszkę użyć? Ja już nie pamiętam. Lara, masz puszkę? Nie masz puszki. Gdzie masz, Lara, puszkę? Lara, miałaś wziąć puszkę ze sobą. Oeny. Lara! O co cię prosiłem?
Teraz skąd ja cię wezmę nową półkę, ty mi powiedz, co skąd? Szkoda mi suflaru na ciebie, wiesz? Nie wiem, potrzebuję ten granatnik, faktycznie, ten, który jest bronią tam, co było do kupienia. Jeszcze raz, Lara. Dobra, wiem, gdzie jest. Schodzimy, Laro. Dobra, nic się nie stało. I tutaj zrobimy hop. Dobra. Tu jest puszka. Puszka? Ej, co z tą puchą Jetera? Czemu ona znika? A ja się zaraz wkurzę. Dobra, weźmiemy ją ręcznie jeszcze raz. Znaczy, nie tu, ale... Oj, Lara, ty mnie się dzisiaj w ogóle, ale wcale nie słuchasz, ja nie wiem. Ty musisz tą puszkę trzymać cały czas, kurde mole, w ręku. Nie no, ty jesteś chyba chora, Laro. Weź, kurde, skacz normalnie. Jeszcze raz. To, że jest grobowiec, to my wszyscy wiemy. To jest trzeci grobowiec, który trzeba odkryć. Ale to już nie dzisiaj. Ja zrobię tam bum bum i na tym będziemy kończyć. Znaczy, wiecie co? Zanim sobie skoczymy. Te znajdźki z tym sobie wezmę, bo... Potem może być gorzej. Czy bardziej od nich po prostu. A z tą resztą skupię się później. Więc tak, czy jest to puszeczka? Jest. Czy ty, Lara, możesz trzymać tą puszeczkę godnie i reprezentować ją godnie? Bierz, Lara, puchę. Pucha. I co? I nagle ty jej nie masz? Aha! Co za bezsens? No to po co mamy... Ja chcę to zobaczyć. To jest albo zbagowana, albo zrobiona to specjalnie. No ale bez sensu. Przecież ja mogę mieć przedmiot i nim, kurde, latać w ta i we w ta. Podoba mi się to. Ale bardzo mi się ten podoba. Tego nam to założyłem. Ty naprawdę, Lara, nie możesz tego wziąć? Ja nie wiem, Lara, co jest z tobą. No i rzekomo jest. Jest pucha. Zobaczcie, rzuciła puchę i ona jeszcze specjalnie zleciała tak, żeby było, że jej nie ma. Aha. Bez sensu, już mi się nie podoba ta gra. No bo ale po co oni robią coś takiego? Jeżeli to ma być naszym ułatwieniem, jeżeli ktoś w obecnej sytuacji no nie ma sprzętu typu, wiecie, granatnik czy coś, no to hello. Jeszcze raz, ale jak się nie uda, no to
Bez sensu to jest. Jakbyśmy rzucili... Faktycznie, znika nawet w powietrzu. A teraz pytanie, czy ja mogę nią rzucić na przykład bardzo daleka? I że ona zadziała, czy nie? To jest ciekawe. Lara, nie wkurzaj mnie nawet teraz. I hop! Laro! No, wskakuj. I hopaj! Dobra. I hop. Zaraz spróbujemy, bo jak się nie uda, no to trudno. To już na samym odcinku pójdziemy sobie dalej. Ale póki co, jak widzimy, misję typu... Jest misja typu Baba Jaga, ale ona jest w... Ach, a ja mówię, chyba nie ma. A to na samym odcinku zajmie się Baba Jagą. No nic, spróbujemy. A widzicie, nie zauważyłem tego, że ona jest po prostu w innej planszy. A to takie buty. Bady jest we wrogą dolinę. Dobra, to my się tym zajmiemy już w następnym odcinku. Ja już chcę na dzisiaj kończyć. Ja idę do tego, do obozu. Ja już mam dość w razie na dzisiaj. A są ci ciała, czy nie ma ciał? Nie, mam ciał. Na co ja liczę, nie? Dobra. Okej, okay, i tu zapisujemy grę i tu będziemy się dzisiaj żegnać. Damy jeszcze... Na co jest ulepszenie? No nie ma tutaj, nic się w ogóle nie podświetla. Bo to już ma tłumik, tak? No. Więc tu nie ma co tu, że tak powiem, wyeksplorować. Bord wie, o co mi tu chodzi. Intuicja. Wykrywanie znajdujących się w pobliżu artefaktów dokumentów monolit i się nawet przez ściany. Przejdziecie tutaj to przetrwania mapa ukazuje wejścia do krypt. Strzały z chmurą śmierci. Tu. Trójny strzał, mistrz pistoletu, mistrz tłuku, mistrz karabinu. Wziął przed ataku kończącego łukiem z bliska i zwiększające na znalezienie strzał, a tu? Serce z kamienia. Adrenalina, zwiększenie odporności na wrażenia. Cichy zabójca. Okej, okay. I silny lek. Nie, ja bym sobie wziął to i to mnie zaintrygowała ta intuicja. Że teraz widzimy wszystko przez ściany. Dobra, ja będę się z wami żegnał. Tu sobie skończymy nasz dzisiejszy materiał. Czyli ile mamy gry? 30%, 28. Czyli tak naprawdę cały czas jakby stoimy w miejscu, ale to nic. Słuchajcie, ja się z wami żegnam. Do zobaczyska, do następnego. Trzymajcie się i pa pa!